Idę po Tomasza, bo podobno się szykuje i jedziemy się. Siema w nowym vlogu. Oglądamy swojego vloga na telefonie. Znaczy Łukaszek ogląda, bo ja to oglądam te vlogi, jakie robię. A ja oglądam i jadę jedno. Ty też słuchaj, ty. Ja to słucham. No słuchasz, o to mi chodzi, że leci i my słyszymy, no. Bo przecież nie musisz na mnie patrzeć, ponieważ masz mnie na co dzień w domu. Widzisz, gdzie ja teraz patrzę? Na drogę. Nie, na ciebie, a okulary widać i nic nie widać. A, no właśnie, właśnie. Także słuchajcie, lecimy na Molo Osiek na majóweczkę i odzywamy się później. Justynka za nami leci, więc jeszcze będzie Beatka z Tomaszem, jeszcze będzie Pawełek na miejscu, jeszcze może będą inni ludzie, których znamy, a których nie znamy, to też poznamy, także będzie fajnie. Zawsze jest fajnie. My lubimy, nie? No. Także do później. Déjà vu mam, Łukaniu. Wczoraj. O Jezus, wczoraj, z tamtego tygodnia. To jest ta Zadra. Ty żywi masz? No. Także słuchajcie, jeszcze mamy 17 minut. Jak mijamy Energylandię, bo to jest niedaleko. Jedziemy. Jedziemy, już nie możemy się doczekać. Słuchajcie, stanęliśmy jeszcze pod sklepem. Łukaszek poszedł kupić szparagi. Bo sezon na szparagi się zaczął. A Adaś ostatnio robił na zlocie szparagi w Energylandii. I właśnie sobie przypomnieliśmy, że można robić szparagi. Więc stanęliśmy tu pod delikatesami centrum i poszedł kupić szparagi i pieczywo, bo nie kupiłam pieczywa. I mamy jeszcze chwilkę tylko do Molo Osiek. I wszyscy za chwilę już będą. I mamy znak Osiek, ostro w lewo. Proszę Państwa. Nie ma, w domu nie ma. Nie ma mnie. No i mamy po lewo. Ale co się śmiesz, że się zaśpiewałam? Ty śpiewasz ładnie. To nie wjeżdżamy tą bramą, tylko przez mostek? No. A, kochany. Jedziemy główną bramą. W lewo i w drzewo. Oby nie. Oby nie, właśnie, oby nie. No i co? Jak to co? I co tu będzie się działo? No. Opowiadaj. No jak to co? Na tym kemping. Będzie zabawa. Będzie się działo. I mamy Molo Osiek. Mamy? No a co? Bajeczka. La. Jeżdżamy. I fontanny działają, kochanie. Zobacz, widzisz? Nie działali. Co? Nie działali fontanny. Wiesz co, właśnie nie pamiętam jak byliśmy. To czy nie działały, bo też nie było zimno przecież. Baseny były, działały, no to jak mogły fontanny nie działać? Zobaczcie jakie piękne jeziorko tutaj jest. Po jednej stronie, a po tej stronie chyba jest dla wędkarzy, tak? Z tego co pamiętam. Tak. Tu jest dla wędkarzy. Tu są... Łukaszek się później przebiegnie z kamerą, to wam pokażę. Ty. Nie zaczynaj, nie zaczynaj wariatko. O, Justynka już tam czeka na nas. Bo my musieliśmy się w tym centrum zatrzymać i gaz zatankować. A tam jest kemping. To już chyba wiecie, bo w ostatnim, nie w ostatnim, ale kiedyś we vlogu wam mówiliśmy. Ale wam jeszcze raz wszystko przypomniemy. Patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. Dobra, idziemy się zameldować, że tak się wyrażę. A co tu panienka robi? Przechadza się? Przechadzam się, spaceruję. Tak? Patrzę, Bambi. Niemożliwe! A łyżeczka nie można tu takie nie mówi. Zwieńczenie tego dnia. Tak. Jak ci się jechało? Dobrze, już potem senna była. No i ja teraz też już jestem senna, już taka wiesz. Zmęczona już jestem po podróżach. A z drugiej strony mi się nie chciało garem, bo wiesz, myślałam, że tylko zadzwonię, będę garem, więc nie chcę mi się garać. No właśnie, takie życie czasami się właśnie, to nie życie jest takie, powiem ci. Powiem ci, powiem ci. Chce, a nie chce. Tak. I tak. No, ja już się chcę rozkładać. Czuję się już taka padnięta, no, wiesz? No, ty już się zameldowałaś? Zameldowałam się. Chyba jadę powoli. No jedź, wiesz, że musisz tutaj przez tą kładkę? Tak. Tylko teraz jesteśmy po tej stronie. Tak. Musisz skręcić. A, to już wiedziałaś? Tak, wiedziałam, bo widziałam na planie. No tak. No, dobra, to do na miejscu. Wjeżdżamy przez ten most. Kemping. Brama nam się zamyka, ale mamy kartę. Zaraz odbijemy. Justynka już jest tu, bo tu się skręca. Muszę wziąć od Łukasza kartę do otwarcia. Justynko, jakżeś wlazła? Pawełku, siema! Jak wlazli? Jak tu weszliście? A, recepcja. Dzwonimy.
Jak to się dzwoni tu? Ja to jestem taka ogarnięta w tej technice. Mam, pani mi otworzy. O, tutaj kartę mają państwo. Kartki są w recepcji. Mamy, mamy, ale to jak już wy otwieracie, to ja sobie wejdę. Dawaj, dawaj. Bandi, dzień dobry. I tu tym razem. A tu wcześniej staliśmy. A teraz wjeżdżamy tu. Siema. Siema. Dawaj, pyska. Pa. Właśnie słońce zaszło. No bo my przyjechaliśmy. No i gdzie my... A, dobra, parcele. My mamy którą? Nie, chyba... Zaraz zobaczę na kartce. Nie 50, nie 50. Nie, panie, jest tutaj plany kable? Oto. Fajny placyk, nie? Mamo. Nasza parcela. Jest woda? Jest. Czyli nie lejemy, tylko podłączamy wężem, nie? Nie, nawet i klima idzie na tym. Tak? No to super, to jest nasze. Patrzcie, jak sobie Justynka radzi świetnie. Pilocikiem. No pewnie, że się zmieści. Czy po pieści to się wszystko zmieści. Tył, Kaniu, się nie zmieści, bo ty masz za długo. Moim zdaniem jednak nie wejdzie. Ale chęci były, to jest najważniejsze. Moim zdaniem nie wejdzie. Łukasz, nie wejdzie, niepotrzebnie próbowała w ogóle. One są chyba w jednym rozmiarze, te parcele. Stoimy. Justynka i my. No i co, Łukaniu, rozkładamy markizę, tak? Wszystko tak? No tego nie rozłożymy. Nie? Nie. Znaczy możemy go rozłożyć w pionie. Nie w trapez, tylko w pionie. Możliw? Możliw. Możliw. No to spróbujmy może. No to spróbujmy, to rozkładaj. Wiesz? Tomasz z Beatką jadą. Przestawiliśmy się, jednak stoimy tak, żeby być koło siebie. Pani nam pozwoliła się przestawić i z tego miejsca przeniesie na parcelę. Chyba, że tu nikt nie stał. Nie wiemy. W każdym razie tutaj jest takie miejsce. My sobie tak stoimy. Teraz będziemy się rozstawiać. Zobaczcie, jak się fajnie rozstawiliśmy. Proszę, tu państwo, Barteczko. Elegancko jak na tarasie. Nie, Barteczko. Jak? Elegancko. Elegancko. Idę zajrzeć do Justynki, bo ona jest taka szczęśliwa, że ta jej przyczepka jest taka idealna. Pani Justyno, z kamerą, no, to ja Ciebie korzystam. Jestem bardzo szczęśliwa, że przyszłaś mi pomóc wlać wodę do przyczepki. Ale masz wodę podobno. Pomyliłam się, kliknęłam na akumulator. No, no to ja też tak się z tym mylę. I no, co, wlać? Panu wlejesz wodę już tam otwarte, tak. Ona se sama ma wlać. Nie, ale ona już ma otwarte. Nie bądź taki. No to co mi nie mówisz, że nagrywasz? Oczywiście, że wleję. O Boże, jak to jest słodko, chyba osy lecą i pszczoły. Rano będzie bułeczka świeża z miodzikiem. Ojej, jak błogo.
wstaliśmy. No się nie, jeszcze nie. Wstałeś? Jeszcze nie. Nową pościel, w nowej pościel spałeś. Czuły, jak to, co ty to przeżywałeś w tej nowej pościeli? Zobaczcie, pokażę wam te nasze... Zapalę tu światełko. O! O, widzicie? Te nasze kontakty nowe. Łukania kontakt. I mój kontakt. I tu jest USB i USB-C. Widzicie? Dwa kabelki. No. Pogoda chyba kiepska, bo pada deszcz. Dobra jest. Dobra? Pogoda z deszczem jest dobra? Parasolkę w końcu mamy z ostatniego zlotu. No. Przyda się. Rośliny rosną. No, rośliny rosną. Zobaczcie. Wczoraj przebierałam pościel. O, taką mam elegancką. My jesteśmy eleganccy. No niekoniecznie z rana, ale pościel mamy elegancką. Trzeba dzień zacząć od kawki. Nie? Jest. O Jezu, przepraszam. Dobra, wstajemy. Łukaniu, skarabki moje kradniesz, kradzieju. ale co to ej? Co? Daj mi to do kawy. Co ci do kawy dać? Może by to na dworzu wszystko robić. Ale co, kotek, kawiarkę? No. Mam ci dać? No. Po co? Wstawiłam już kawę. Wstawiłam Beatka. Robimy. Dawaj tam na kawę. Pokaż jak... Ojejku, fajne to Tomasz, co to jest? Czekaj, wyłączę tu gaz. Na dworzu robisz to. Masz. O, my jesteśmy tak wyjątkowo rozstawieni. Ciepło jest, pada trochę deszcz, ale jest ciepło. Justynka ma niewyłączony ten. Justynka też się rozstawiła. I taką kawę robimy. No. Dzieciaki już na dworzu. Ciepło jest. Przedłużacz zawsze woziliśmy ze sobą, a teraz nie mamy. Nie. Zobacz. Był, ale wyjęłam. Wyjęliśmy chyba, słuchaj, do choinki nam był potrzebny, wiesz? Dobra, kawu nie robimy. Zobacz Beatka, jaki ten. W pełni przygotowany, no. Profesjonalny. Elegancko. Wy i szafeczkę wyjęliście. No, to bo my jesteśmy na kempingu. Jak nigdy, słuchajcie, jak nigdy. Ciekaw jestem, czy te chmury dzisiaj zajdą. Nie zajdą? To możesz. Łukaniu robi śniadanko pyszne. Naklejeczkę. Proszę bardzo, musimy sobie wziąć, bo naklejamy. Muszę taki zeszyt kupić. Stwierdziłam, słuchajcie, że kupię taki zeszyt i będę w ten zeszyt naklejała naklejki. Więc zbieram. No i lecimy dzisiaj. Mamy o 12. Plan dnia. Tak, odprężenie na rowerkach wodnych i kajakach. No, idziemy się odprężać. O, proszę bardzo. I na pewno pójdzie. Ja i śniadanko. Przynajmniej do basenu na saunę. Tak? Idziesz? Nie, ja nie. Ja wiem, że nie jestem basenowa ani saunowa. To widać od razu. Od razu widać, nie? No. Właśnie. Tu słuchajcie, mam na razie naklejeczki na półeczce czekają, żeby do zeszyciku nakleić. Śniadaneczko robimy. Wszyscy przychodzą. Smacznego. Dziękuję, smacznego. Siemaneczko z ręca. Siadanko zjedzone, możemy iść. Teraz wybieramy się na tam bliżej molo. Molo Osiek oczywiście. I co tutaj mamy w planach dzisiaj? 12-13 rowerki, teraz idziemy na to. Atrakcjon. Zobaczcie. Ty, jak to się przekręca. No, teraz idziemy na to. Później z Tomaszem lecimy na rowerki do... O, muszę głośniej mówić. Później lecimy na rowerki do Oświęcimia. Pod muzeum i przylatujemy z powrotem na 17 gra terenowo-umysłowa podchody dookoła resortu. Udaj się na recepcję kempingu, aby otrzymać wszystkie wskazówki. Dobra, słuchajcie,
bądźcie z nami. Jeszcze nie wyszliśmy, ale to nie wiem, czy Ksenka wam mówiła, że na minimum mieliśmy włączonego grilla całą noc. Trzeba uważać, ale dobrze, że był on zdjęta pokrywa. No i troszkę gazu nam w powietrze uciekło, nie? Znaczy był odpalony oczywiście. Na szczęście ma takie zabezpieczenie. Ma takie zabezpieczenie, że jakby zgasł płomień od wiatru, to pewnie by się to wyłączyło. Ksenka mnie tam macha, żebym wziął ten bryloczek do otwierania bramy. Także idziemy po bryloczek. Kartę, a nie bryloczek. No lecimy. A tutaj wam, jak teraz idziemy sobie, to wam pokażę. Tu są nasi znajomi też. Tu jest nasz placyk ogarnięty. Miejsce na grilla, zobaczcie, fajne. Na ognisko. O, albo będę tą kamerę bliżej twarzy trzymał, bliżej buzi. Tu jest takie fajne miejscóweczka. Na ognisko, na grillka. Która to godzina za 15. Tu jest do biesiadowania, biesiadka. Tutaj są toalety. Zaraz wam pokażę od razu te toalety, jak to generalnie wygląda tutaj. Dla dzieciaków też coś jest. Placyk zabaw. Toalet. O, tu jest chyba mycie garów. WC męskie, WC damskie. A zerkniemy sobie tutaj. A, tu jest do mycia garów takie coś. Takie coś. Suszarka i tak dalej. A tu jest toalety. Czyściutkie i pachnące. Jak słońce. I prysznice. Miejsca dużo, co? A tu jest Łukaszek. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. W zeszłym roku żeśmy stali tu. O, Smenka tutaj krzyczy do mnie, że już mnie pogania, już mnie pogania. Co mnie poganiasz? Dzień dobry. O, tutaj żeśmy w zeszłym roku, jak byliśmy tutaj na Molosie, to staliśmy tu. I mieliśmy wczoraj piąte spotkanie bliskiego stopnia. Taka niespodzianka, że jacaki też przyjechały, zobaczcie, tam stoją. Pozdrawiamy was serdecznie. O, tu jest druga część tego kempingu. Tutaj staliśmy w zeszłym roku, jak chcecie, to sobie możecie zobaczyć we filmie. Co tam, Smenka? O, tak tu bardzo ciepło jest, chodź. Ty, właśnie bierzemy te ubraki swoje? Właśnie, powiem ci, że dobra, to najpierw zostawimy o. Gdzieś, bo jest ciepło. Tu się tak otwiera, taką. No i co jest? O, kartę trzeba mieć. Karta, zaczarowana karta. I lecimy na kajaczki blisko recepcji. To nie są kajaki, tylko co? Rowerki i kajaki, dobrze mówisz. A co tutaj będzie się działo? Ale muzyka gra, więc będę zaraz cię wyciszyć. Animacje będą. Dla dzieci animacje. No, widzicie, animacje dla dzieci będą, także idziemy dalej. No ale to pokażę tutaj, tak, co tu się dzieje, najwyżej wstawisz muzykę. Ty, tu będzie fajna imprezka. Zamek pompują. Zamek pompują? No. A tutaj co? Wędkowanie jest. Tutaj mamy wędkowanie. Dobre. Tu jest wszystko, co potrzeba. Są te miejsca na wędkowanie, zobacz. No. Miejsce specjalne, schodki i miejsca na wędkowanie, powiesz. Smenka, ja to widziałem w zeszłym roku, ale ty tego nie widziałaś. No nie, właśnie nie, teraz jestem taka. No. No tutaj w tym ośrodku to jest wszystko, co potrzeba. I tam mamy, słuchajcie, byliśmy tam w zeszłym roku, ja przynajmniej. Fajne są sauny, polecam. Basen i sauny, nie? Nie, no ośrodek piękny. I takie są sauny, powiem wam, że ja to jestem taki wybredny co do saun, a tutaj mi... Głośniej musisz mówić. Cicho mówię.
A tutaj mi te sauny odpowiadają, nie? No, idziemy także tam na te rowerki. Znaczy spotkanie jest przy tej... Na około tutaj rowerkami, czy na około tego tamtego jeziorka, zaraz tam dojdziemy. To jest, proszę ja was, o głośniej teraz mówię. To jest, proszę ja was, zbiorniczek wodny, taki większy niż tutaj. No dużo większy, 10 razy większy. I naokoło równiutki asfalt wylany. Taki chodniczek, deptaczek, gdzie można spokojnie na rolkach, na rowerach, na rolkach i na innych bicyklach polatać. O, tutaj hotel Molo i tu. A tu na dole są kręgle, pizza, tak? No, bardzo i bardzo miłe panie w recepcji. Bo wczoraj jak przyjechałem, mówię, jejku, jak tu miło jest, a pani Natalia, znaczy już jesteśmy na ty, a Natalka mówi, no to powiedz tu, że jestem miła, a nie. Mówię, miła jesteś Natalka, no, wszystkie jesteś tam miłe. Tutaj będziemy tymi rowerkami. Czekaj, zaraz zrobię fotę. No zrób fotę. Tymi rowerkami. Pogoda miała być słaba, ale jest. No jest dobra pogoda. Rób fotę. Kierowniczko. Kierowniczko zamieszania? A wczoraj. Ty, ciekawe jestem, czy tutaj są, rozkładają na przykład krzesła i stoliki w tej altanie. Bo tam, słuchajcie, jest odkryty basen i tam jest naprawdę tak jak na zagranicy. Widzisz te palmy. Byłaś kiedyś za granicą? Nie. To ale skąd ty możesz. Wyobrażenie. To skąd takie ty możesz wiedzieć? Takie mam wyobrażenie. Ja wczoraj przyszła dziewczynka i pokaż mi tą bluzę. Przyszła dziewczynka i mówi, to pani, to, co ona powiedziała, że pani tak. Niech się pani tak uśmiechnie jak na tym, tak? No. Ale ja powiedziałam, musisz mnie rozśmieszyć najpierw. No i co, będziemy pływać dzisiaj na rowerkach? No będziemy. No, no dobra. Musimy być pierwsi. Tak, wybrać sobie najlepszy możemy, sprzęt. Możemy być od końca pierwsi, ale musimy być pierwsi. O, tutaj wam jeszcze pokażę. To jeziorko. Na około tego jeziorka jest... A to fontanny jeszcze, tak? Tak, one świecą w nocy. Tak? No. Na około tego jeziorka, słuchajcie, jest równiuteńki asfalt. I tam jeszcze, o tam, w rogu tego jeziora, jak w zeszłym roku byliśmy, dzisiaj w tym roku też tam z Tomaszem może pojadę, tam w las się wjeżdża i takie są kładeczki do domów, no pokażę wam to, jak polecę tam później. Kładeczki, jest ścieżka wzdłuż takiego strumyczka i do domów wejścia są przez kładki, wiesz? Tak? No, fajnie tam jest. Taki ludzie sobie tam mieszkają.